Przy wyjeździe ze Zgorzelca w kierunku na Bogatynię znajduje się teren po byłym obozie jenieckim z czasów II wojny światowej. Obóz ten działał pod nazwą Stallag 8A i był przeznaczony dla żołnierzy i podoficerów. Pierwszymi jeńcami byli polscy żołnierze wzięci do niewoli przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku. Terenem po byłym obozie opiekuje się Fundacja Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Znajdujemy się obecnie w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Centrum to nosi nazwę fundacji, która opiekuje się tym obiektem i częścią byłego Stalagu 8A, czyli Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura. Stalag 8A był jednym z ważniejszych obozów jenieckich, który powstał tutaj już we wrześniu 1939 roku. Budowali go pierwsi jeńcy II wojny światowej, czyli żołnierze Armii Polskiej. Budowę tych pierwszych baraków zakończono późną jesienią 1939 roku i cała historia jeńców, którzy tutaj przebywali, związana jest z powstawaniem frontów II wojny światowej. Największą grupą i kolejną, która została tutaj przywieziona, to byli jeńcy francuscy. Było ich około 35 tysięcy. Druga bardzo liczna grupa to byli żołnierze Armii Czerwonej. Ale należy podkreślić, że właściwie na terenie tego obozu byli przetrzymywani wszystkie narodowości, wszystkich armii, które walczyły z III Rzeszą. Na tej wystawie, którą Państwo widzicie z tyłu za mną, są oni wymienieni, więc byli dosłownie wszyscy, tak jak mówiłam, Francuzi, żołnierze Armii Czerwonej, Belgowie, Anglicy, Amerykanie, Polacy dwukrotnie tutaj przywiezieni, nawet Nowozelandczycy i również żołnierze z byłych kolonii, na przykład Francji. Obóz został likwidowany etapami. Pierwszy etap to luty 1945 roku. Drugi etap to kwiecień 1945 roku. Czyli ci jeńcy, którzy byli na tyle sprawni, że mogli iść pieszo, pokonywać bardzo długie marsze, byli stąd wyprowadzani. Ci, którzy tu zostali, ponieważ nie dysponowali siłami odpowiednimi do wzięcia udziału w takim marszu, to byli jeńcy Armii Czerwonej. Ilość tych jeńców w różnych grupach narodowościowych była różna. Niestety kompletnej dokumentacji tego obozu nie posiadamy, ponieważ Sowieci, opuszczając ten obóz później w 1945 roku, całą dokumentację dotyczącą właśnie jeńców zabrali ze sobą. Nie mamy do niej dostępu, niemniej jednak część materiałów już posiadamy. Utrzymujemy kontakty z rodzinami byłych jeńców, głównie z Francuzami. W tej chwili otworzył się od kilku lat również blok wschodni, czyli na przykład mamy wizyty rodzin z Ukrainy, co dzisiaj właśnie w tym momencie też nie jest bez znaczenia. Jak doszło do tego, że to centrum, w którym się znajdujemy, w ogóle powstało? Otóż powstało ono z pasji jednego człowieka do wybitnego muzyka francuskiego, kompozytora Oliviera Messiaena. To on, jego utwór, który skomponował podczas niewoli tutaj, kwartet na koniec czasu, połączył interesy wielu, wielu grup ludzi. Pewien muzykolog, Alfred Goetze, przyjechał na początku XXI wieku do Görlitz i odkrył wtedy, że właśnie Olivier Messiaen był jeńcem tego obozu i że to właśnie tutaj powstało to wybitne dzieło. Polacy i Niemcy zaczęli się spotykać
co roku 15 stycznia. Dlaczego 15? 15 stycznia 1941 roku odbyło się prawykonanie tego utworu tutaj w warunkach obozowych. Na ten temat możemy przeczytać w książce wybitnego polskiego publicysty Zdzisława Nardellego, który właśnie w tamtych latach był również jeńcem tego obozu i współpracował z Olivierem Messiaenem. Te pierwsze spotkania były bardzo symboliczne. Nie było tutaj nic. Stawiano namiot i grano koncert Messiaena. Messiaen połączył te dwie grupy ludzi żyjących tutaj na pograniczu, połączył na tyle, że wspólnie zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób upamiętnić to miejsce, które, no niestety, należy to powiedzieć, popadło w zapomnienie. W wyniku tej inicjatywy polskie władze samorządowe złożyły wnioski, no i powstało to centrum, w którym się obecnie znajdujemy. Powrócę jeszcze do krótkiej opowieści o tym miejscu, czyli o Stalagu 8A. Stalag 8A podlegał komendanturze wtedy w Breslau, czyli w obecnym Wrocławiu. Był to obóz jeniecki dla żołnierzy i podoficerów. Tworzenie tych obozów, również Stalagu 8A, opierało się na podpisaniu przez walczące strony konwencji genewskiej. Dlatego na terenie tego stalagu możliwe było, że działała biblioteka, że Olivier Messiaen miał wyodrębnione pomieszczenie do pracy, że odbywały się koncerty, że działały grupy sportowe. Czyli ta konwencja w stosunku do żołnierzy armii alianckich była na terenie tego stalagu wypełniana. Nie dotyczyła ona jeńców Armii Czerwonej, ponieważ Józef Stalin nie podpisał tej konwencji i byli oni w sposób okrutny, zupełnie inaczej traktowani. Do części radzieckiej również dołączono później jeńców włoskich po zmianie sytuacji we Włoszech, po upadku Mussoliniego. Oni również byli traktowani jako zdrajcy i byli przydzielani do części radzieckiej. Tak jak wspomniałam już, nastąpiła ewakuacja tego obozu i polskie władze, które później tu administracyjnie przejmowały ten teren, no miały wiele problemów różnego rodzaju i sprawa tego obozu nie była podejmowana przez władze polskie w latach 40., 50. Po upadku stalinizmu i lata 60. to otworzyły nową ścieżkę, nową drogę do Zgorzelca, bo tak już się to miasto tutaj nazywa. Do 45. roku było to Görlitz-Ost. Zaczynają przyjeżdżać delegacje Francuzów i Belgów ze związków kombatantów, którzy podejmują rozmowy z polskimi władzami w celu upamiętnienia tego miejsca. W wyniku tych starań zostaje odsłonięty pomnik pamięci jeńców tego obozu, który widać tuż przy wjeździe na teren byłego obozu, jak również położony zostaje po utworzeniu masowych grobów żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu jenieckim, który tutaj się również znajduje. No i można powiedzieć, że do roku 1990 na terenie Zgorzelca i w ówczesnym województwie jeleniogórskim ta sprawa pamięci o tym obozie w jakiś sposób jest pielęgnowana. Na terenie szkoły tutaj w Zgorzelcu powstaje Izba Pamięci poświęcona Stalagowi 8A. I tę Izbę Pamięci również odwiedzają
reprezentanci kombatantów francuskich i belgijskich, co udokumentowaliśmy na wystawie poświęconej Romanowi Zgłobickiemu, który wtedy tę korespondencję z tymi ośrodkami, z tymi ludźmi prowadził. W szkole powstała makieta byłego obozu, którą tutaj widać za mną. Ona powstała dzięki pracy uczniów i Romana Zgłobickiego. I Roman Zgłobicki całymi latami zbierał dane, dokumentacje dotyczące tego miejsca, co zostało później opublikowane w jego książce, która właściwie jest jedyną książką do tej pory, z której wszyscy zainteresowani tym miejscem korzystamy, poświęconą temu obozowi. No i starsi ludzie, takie małe powiedzmy pokolenie, nieco starsze, wspominają, że przed tym pomnikiem odbywały się również w dniach takich rocznic jak zakończenie II wojny światowej lub wybuch II wojny światowej, takie uroczystości patriotyczne. No i przyszedł rok transformacji, rok zmian, lata 90. nie służyły pamięci o tym miejscu. Teren byłego obozu został podzielony pomiędzy powstałymi samorządami, czyli gminą miejską Zgorzelec i gminą Zgorzelec. I ta sytuacja trwała do roku 2006, to kiedy pojawił się dr Goetze, który, tak jak już wspomniałam, był wielbicielem muzyki Oliviera Messiaena, rozpoczął bardzo intensywne starania do upamiętnienia tego miejsca. Zebrał grupę ludzi, założył stowarzyszenie połączone z pamięcią o Oliwierze Messiaenie. Prowadził bardzo szeroko podjęte rozmowy w Warszawie, w Brukseli, w Dreźnie i Berlinie. No i w wyniku tych właśnie starań, rozmów powstało to centrum, w którym obecnie się znajdujemy. Zostało oddane do użytku w roku 2015, właśnie 15 stycznia, pamięci Oliviera Messiaena. 15 styczeń jest datą symboliczną dla tego miejsca, związaną właśnie z 41 rokiem i prawykonaniem przez Messiaena i muzyków francuskich i belgijskich kwartetu Na koniec czasu. 15 stycznia od roku 2015 również na terenie tego centrum odbywa się koncert, na który przyjeżdżają znakomici muzycy z różnych stron tego świata i gramy kwartet Na koniec czasu. Ten koncert stał się takim stałym elementem życia kulturalnego pogranicza Zgorzelca i Görlitz. Rozrósł się, ta idea rozrosła się do festiwalu messiaenowskiego, czyli przez mniej więcej 3 do 4 dni w ciągu każdego roku w styczniu odbywają się spotkania muzyczne, wykłady, dyskusje poświęcone pamięci tego miejsca, poświęcone jeńcom tego miejsca, ze szczególnym podkreśleniem pamięci Oliviera Messiaena. W Stalagu 8a najliczniejszą grupą byli jeńcy francuscy. Było ich 35 tysięcy. Byli wśród nich ludzie różnych profesji, różnych zawodów. Byli muzycy, byli księża, byli rzemieślnicy, byli inżynierowie. Pracowali w różnych miejscach, ponieważ jeńcy tego obozu byli wysyłani i traktowani jako robotnicy przymusowi, tak można o tym powiedzieć. I pracowali w różnych miejscach miasta Görlitz, jak również poza miastem. Szczególną postacią był Olivier Messiaen i ta pamięć o Messiaenie jest na tyle ważna, że właśnie
hołd jemu składany i temu utworowi, który ma szczególną pozycję w repertuarze muzyki, światowej muzyki klasycznej. Pamięć o tych żołnierzach, o Oliwierze Messiaanie, o innych jeńcach tego francuskich, tego obozu, została szczególnie upamiętniona. Jeśli przejdziemy na cmentarz jeniecki, znajdziemy tam napis po francusku pamięci wszystkich kolegów jeńców tego obozu. Jest to szczególnie interesujące, ponieważ już od kilku miesięcy fundacja współpracuje bardzo intensywnie z ambasadą Francji w Polsce. Ambasador Francji zainteresował się bardzo tym, co tutaj się dzieje, podjął szczególne działania na rzecz ochrony tego miejsca. Z Ministerstwa Obrony Francji poprzez ambasadę fundacja dostała środki finansowe na przeprowadzenie badań, nieinwazyjnych badań archeologicznych w miejscach, w których stały baraki, w których mieszkali Francuzi, więc ta współpraca została podjęta i należałoby liczyć, że będzie kontynuowana. Przynajmniej fundacja ma taką nadzieję. Również Belgowie dołączyli się do działań na rzecz upamiętnienia. Mamy nadzieję również w najbliższym czasie nawiązać współpracę z ambasadą włoską. Pierwsze sygnały już otrzymaliśmy. Historia jeńców francuskich to jest okres cały do końca wojny, od momentu przyjazdu do zakończenia wojny. Francuzi brali udział w tych marszach ewakuacyjnych i byli właściwie wyzwalani przez Amerykanów na terenie Brandenburgii. Nie było przypadków przedwczesnego zwalniania żołnierzy. Jedyną osobą, która wcześniej opuściła ten obóz, był właśnie Olivier Messiaen, który był tutaj tylko około 6 miesięcy. Stało się to ze względu na jego wybitne osiągnięcia w muzyce i przy złożoności różnych sytuacji udało się, że został on zwolniony do Paryża, aby dalej tworzyć muzykę i komponować. Bardzo istotne jest to, że przyjeżdżający obecnie Francuzi, dzieci tych jeńców byłych, przywożą bardzo ciekawe dokumenty. Bardzo szczególnie zapadła mi w pamięć rozmowa z taką pewną rodziną, która opowiadała o tym, jak ten ojciec, czyli dziadek dla młodszego już pokolenia, był tutaj kucharzem i pracował do końca działania tego obozu. I że właściwie opowieść o tym obozie tego człowieka bardzo zdominowała dzieciństwo kolejnego pokolenia i pamięć o tym miejscu. To bardzo szeroki temat, w jaki sposób pamięć o tych przeżyciach obozowych wpływała na kolejne pokolenia w danych rodzinach, bo ta pamięć nie kończyła się w momencie opuszczenia tego obozu. Nie mamy dokładnych danych, to znaczy fundacja, która tak od paru lat dopiero zajmuje się badaniem historii tego miejsca, będzie podejmowała w miarę możliwości różnego rodzaju, nie wykluczając finansowych i personalnych z tym związanych, badania nad losami poszczególnych grup jenieckich, których było tutaj bardzo dużo. Oczywiście niektórzy z nich umierali z różnych powodów, z powodu chorób i łączących się z tym, z tą sytuacją warunków życia obozowych, bo nie zapominajmy o tym, że były to szczególne warunki za drutami w barakach, na pryczach,
przy określonych racjach żywnościowych i bardzo wąskim zakresie pomocy medycznej. Część z nich umierała. Francuzi ekshumowali szczątki swoich żołnierzy i zostały one wywiezione do Francji. Belgowie również. Do tej pory, z tego co wiem, Belgowie szukają 13 żołnierzy, których miejsca pochówku nie możemy zidentyfikować. Na terenie jednego z cmentarzy z Gorzelca znajdują się groby jeńców jugosłowiańskich. Czy one dokładnie, te tablice informują o tym, kto tam spoczywa, no należałoby dyskutować. Wszystko jest otwarte dla badaczy. Należałoby się skupić, żeby to, co się wydarzyło tutaj, w tym miejscu, zostało upamiętnione nie tylko opowieścią, ale również zostały włączone działania naukowe, działania badawcze, działania archeologiczne. Wszystkiego nie wiemy. Nie wiemy, w którym miejscu co dokładnie się znajduje. Należałoby przebadać te miejsca dokładnie, o których wiemy, że stały baraki, bo fundamenty zachowały się. Są mniej więcej 40-50 centymetrów pod obecną powierzchnią ziemi. To wykazały właśnie te badania, o których mówiłam. Więc jest to jedno z miejsc w Europie, gdzie można odtworzyć z ogromną dokładnością ilość baraków, miejsca, w których tutaj się znajdowały poszczególne elementy obozowe. I moim zdaniem jest to szczególny teren dla współpracy chociażby między uniwersytetami europejskimi, między stowarzyszeniami zajmującymi się pamięcią o II wojnie światowej, jak również dla mnie szczególnie jest to ważne, żeby pamięć o jeńcach, o obozach jenieckich, która w pewnym sensie została zdominowana innego rodzaju pamięcią, nie poszła w zapomnienie. Znajdujemy się w budynku Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura, który jest tym miejscem upamiętniającym, gromadzącym pamiątki po byłym obozie jenieckim Stalag 8A. Budynek został oddany do użytku w 2015 roku i jest bardzo dobrze wyposażony technicznie, bardzo dobrze zaplanowany. To jest prawie 1000 metrów powierzchni kubatury tego budynku. W budynku znajduje się kilka wystaw poświęconych i pamięci o Stalagu, wystawy bardzo szczególnej o Gerlitz z Gorzelcu w latach 45-89, wystawie poświęconej pamięci o Powstaniu Warszawskim. Co się dzieje w tym budynku? Jest to miejsce, w którym spotykają się różne środowiska i różne grupy w różnym celu. Oczywiście odbywają się koncerty szczególne. Koncert corocznie poświęcony pamięci Oliwiera Messiaena. Koncerty szczególne muzyki klasycznej. Bardzo poważna ilość warsztatów historyczno-społecznych poświęconych pamięci o II wojnie światowej i jeńcach tego obozu dla młodzieży szkolnej, seminaria dla nauczycieli, międzynarodowe konferencje poświęcone pamięci II wojny światowej i o tym, jak pamiętać o jeńcach obozów jenieckich. Tak jak już wspomniałam poprzednio, to szczególny rozdział historii II wojny światowej w ogromnej skali, jeśli porównamy ilość jeńców, czyli żołnierzy, którzy przebywali w różnych obozach, nie tylko tutaj, ale tutaj było ich 120 tysięcy, więc nie można mówić o małej grupie. I różnego rodzaju panele, różnego rodzaju oprowadzania, spotkania i tak dalej.
kto się tym zajmuje, kto planuje, w jaki sposób realizuje. Gospodarzem obiektu i części tego terenu jest Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura, której ja jestem prezesem. Fundacja ma opracowane teoretycznie bardzo dużo różnego rodzaju projektów i współpracuje z różnymi instytucjami. Najważniejszym partnerem dla fundacji jest stowarzyszenie niemieckie Meeting Point Music Messiaen. W tej chwili to stowarzyszenie nosi nazwę Meeting Point Memory Messiaen, ponieważ tamto stowarzyszenie właśnie z Görlitz powstało na cześć pamięci o Oliwierze Messiaenie. Dlaczego nam się udaje, a co się nam nie udaje? Udaje się nam pozyskiwać różnego rodzaju środki zewnętrzne. Fundacja finansowana jest w skromny, powiedziałabym, w zbyt skromny sposób przez samorządy zgorzeleckie. Również jest współfinansowana przez stronę niemiecką, przez Ministerstwo Nauki w Dreźnie. Fundacja nie może przeprowadzić realizacji zamierzonych, objętych również statutem, wszelkiego rodzaju działań ze względu na nieodpowiednie środki, którymi dysponuje. Mam nadzieję, że temat tego obozu, tego rodzaju pamięci, która jest tak bardzo ważna dla pamięci o II wojnie światowej i o jeńcach, czyli żołnierzach walczących z tym potworem III Rzeszy, będzie zdobywała dalsze środowiska po to, żeby wspólnie przy postawieniu sobie wspólnych celów realizować to, co należy zrobić, aby pamięć tego obozu przetrwała. Ważnym krokiem, o którym chciałam powiedzieć, mówiąc o znaczeniu, o symbolice tego obozu, jest fakt, że przed dosłownie miesiącem powstała sieć obozów jenieckich na terenie Polski, którą jakby czołową jednostką jest obóz jeniecki w Łambinowicach. Do tej sieci weszło 6 obozów i właśnie między innymi były Stalag 8A. Czyli strona polska podjęła pewnego rodzaju działanie, które ma służyć temu, żeby pamięć o obozach jenieckich i o jeńcach II wojny światowej nie poszła w zapomnienie. Natomiast my z kolei jesteśmy bardzo otwarci na współpracę głównie z byłymi aliantami, ponieważ ich było tutaj w sumie najwięcej. Liczę na to, że krok po kroku to, co zostało podjęte przez placówki dyplomatyczne właśnie Francji i Belgii, będzie kontynuowane poprzez współpracę z ośrodkami kombatanckimi, między innymi we Francji, głównie we Francji, jak również w Belgii i we Włoszech. Ostatnio prowadzimy korespondencję z członkami rodzin z Anglii, ponieważ tworzymy takie ścieżki informacyjne na części terenu byłego obozu, gdzie poszczególne grupy jenieckie będą w kilku językach na tych tablicach, które będą tam stały, opisane.